Po przełomowej wizycie premier Beaty Szydło w sprawie realizacji obejścia Węgierskiej Górki, mieszkańców zaniepokoił fakt unieważnienia pozwoleń wodnoprawnych. O szczegóły w tej sprawie zapytaliśmy goszczącego w Urzędzie Gminy w Węgierskiej Górce marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługę. Panie marszałku, duży niepokój wśród mieszkańców, szczególnie naszej gminy, wzbudził fakt unieważnienia decyzji pozwoleń wodnoprawnych. Decyzja ta wzbudziła bardzo dużo kontrowersji, tym bardziej, że pochodziła z lipca 2016 roku. Prosimy o wyjaśnienie, co jest powodem takiego posunięcia. Myślę, że bardziej te doniesienia medialne, nieprawdziwe doniesienia medialne jakby wzburzają ludzi, z czego zdajemy sobie sprawę, niż stan faktyczny. Dzisiaj duże spotkanie tutaj w Węgierskiej Górce, wszystkie jakby strony, które mogą coś włożyć w sprawie realizacji tej inwestycji. No usłyszeliśmy wyraźnie, że wszystko idzie planowo, mimo to, że od 2009 roku już pewne decyzje były procedowane, niektóre straciły ważność, trzeba je wydać ponownie. Najważniejsze, żeby nie przedłużać, nie opóźniać i nie jątrzyć, bo najgorsze jest jątrzenie, najgorsze jest wzbudzanie niepokoi. Bardzo łatwo ludzi wkurzyć, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ta droga powstała i żeby powstała jak najmniejszym kosztem tutaj uciążliwości dla mieszkańców i o tym, na tym się trzeba skupić, a nie na tym, co było kiedyś i kto gdzie miał rację. Dzisiaj przy stole absolutnie słyszeliśmy, nikt nikomu nie stawiał zarzutów, wszyscy wiedzą, co mają robić, wiemy, kto na kogo czeka. My deklarujemy, że jak tylko z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przyjdzie decyzja, my w ciągu miesiąca postaramy się wydać te pozwolenia wodnoprawne, no i żeby następnie wszystkie papiery złożone do wojewody nie budziły kontrowersji. Próba pójścia na skróty, jak to sugerowali niektórzy dziennikarze, mogłaby spowodować, że wpadlibyśmy jako kraj, a szczególnie tutaj, tak, w takie tarapaty, że ta inwestycja mogłaby być zablokowana, więc też apeluję do mediów, żeby, aż do niektórych dziennikarzy, żeby ważyli słowa, bo pójście na skróty może naprawdę wydłużyć tą drogę, tą ścieżkę dojścia do tej drogi. A propos drogi na skróty, jakie konsekwencje mógłby ponieść inwestor, zupełnie hipotetycznie, honorując w tym momencie to pozwolenie, które było do tej pory? To wadliwe dane pozwolenie mogło spowodować, że później wszystkie dokumenty mogłyby być nieważne. Spodziewamy się przy takich typu inwestycjach, że tu te organizacje ekologiczne, różne stowarzyszenia na pewno będą badać wszelakie dokumenty, wszelakie papiery. Jeżeli by gdzieś coś było nie tak, to byłaby prosta ścieżka do podważenia wszystkich pozwoleń, wszystkich dokumentacji. Dlatego musimy dochować wszelkiej staranności, żeby w papierach grało wszystko, żeby ta droga była sprawnie realizowana, żeby środki, które w końcu się znalazły na tą drogę, mogły być wydane, no i żeby w trakcie budowy mieszkańcy Węgierskiej Górki jak najmniej ucierpieli. No, zdajemy sobie sprawę, co tu się będzie mogło dziać. Dzisiaj trzeba już myśleć, jak zapobiegać temu, żeby ten ruch tu po prostu nie wjechał i nie zatkał w ogóle miasta, miejscowości ze względu właśnie chociażby bezpieczeństwa. Dzisiaj wiemy, że jak każdy wypadek i każdy korek powoduje, że straż nie przejdzie, pogotowie nie przejedzie, a jeszcze będą jeździć pojazdy do budowy, no będzie tu trudno i myślmy o tym, jak to przeżyć łagodnie, bezpiecznie i żeby jak najszybciej ta inwestycja była zrealizowana. Kluczowa inwestycja dzisiaj na południu w powiecie żywieckim. Panie Wójcie, pozostajemy przy temacie obejścia Węgierskiej Górki i tej właśnie kwestii dotyczyło dzisiejsze spotkanie, które właśnie przed chwilą się zakończyło. Proszę powiedzieć, kogo gościmy dziś w Węgierskiej Górce i jaki jest rezultat tych rozmów? Jeżeli chodzi o obejście Węgierskiej Górki, to jest to najważniejsza sprawa dla mieszkańców gminy Węgierska Górka. Dzisiaj tutaj gościmy pana marszałka, gościmy tutaj dyrektora Generalnej Dróg Publicznych i Autostrad oddział Katowice, no i gościmy po prostu radnych, wójtów, pana starostę, także są ludzie, którzy odpowiadają za realizację tej drogi, którym bardzo leży na sercu, aby ta droga była jak najszybciej realizowana. Jaki jest rezultat dzisiejszych rozmów? Rezultat dzisiejszych rozmów jest bardzo bogaty z tego względu, że dzisiaj ustaliliśmy harmonogram, gdzie w pewnym okresie pojawiły się różne głosy, różne artykuły. Poustalaliśmy, jak to wszystko pójdzie i jest szansa, że do połowy przyszłego roku dokumentacyjnie będziemy zamknięci, czyli dokumentacyjnie będziemy mogli powiedzieć, że mamy pozwolenie na realizację inwestycji i możemy przystąpić do
przetargu. Na jakim etapie są prace dokumentacyjne związane z przygotowaniem inwestycji obejścia Węgierskiej Górki? W chwili obecnej czekamy na wydanie decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Po jej wydaniu umożliwi nam to złożenie wniosków do Marszałka Województwa o wydanie pozwoleń wodnoprawnych, co nam otworzy drogę na wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji z RID, która umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych. Dziękuję. Dla WG Media Ewa Jeremicz.